Cześć, z tej strony Szczepan i w tym odcinku pokażę Wam, jak jem wiśnie. Trzeba pamiętać, żeby nie połykać pestek. Ale to jeszcze jedna. Okej, tyle wiśni. Na początku tylko powiem, że nagrywam bez mikrofonu, tego krawatowego, bo w tym odcinku no, będę mówił, będę coś robił, a ten kabel ogranicza jednak tą swobodę ruchu. I też chcę sprawdzić właśnie, jak będzie z jakością audio takiego nagrania, bo naprawdę denerwuje mnie ten kabel od mikrofonu, jak się ciągnie po podłodze, trzeba nogami go mijać. Więc jak będzie ok w ten sposób, no to tak zostanie, a kiedyś tam, jak już będę miał ten port do mikrofonu bezprzewodowy, to wtedy będzie mikrofon krawatowy. I w tym odcinku pokażę Wam przystawkę frezarską Dremel. I co? Aha, no bo sama frezarka, czy ta, o której tutaj będę mówił, czy po prostu frezarka jako cała maszyna, narzędzie, no jest bardzo przydatnym narzędziem. Nie tylko podczas rzeźbienia, ale i stolarstwa, nawet cisielstwa. Więc w późniejszym etapie tam wykonywania prac rzeźbiarskich warto zainwestować w frezarkę. Później to już bardziej z kwestii tej, że użycie frezarki zaoszczędza sporo czasu. Głównie chodzi tutaj o zbieranie zbędnego tła, czy równanie go do jednego poziomu. I dlatego właśnie ten odcinek. I tak samo pomyślałem sobie, że, bo tak tylko nagrywałem te filmy o dłutach i o drewnie, no ale jednak ta praca, którą się zajmuję, to jest znacznie więcej niż tylko dłuta i dłuta, więc też co nieco będę Wam mówił o innych maszynach, innych narzędziach i no i może też to da takie szersze pole do wglądu, jak to wygląda też na innych płaszczyznach niż tylko na tej płaszczyźnie, gdzie jest rzeźbienie dłutami. I przystawka. No to przystawka to jest coś takiego bardzo małe, bardzo lekkie. Zaraz sprawdzę na wagę. Tutaj się musi załadować. Ok. I to waży 574 gramy. 574 gramy. Tu jeszcze sam Dremel 556. gram, no czyli całość kilogram, tak, kilogram z groszami, tak, więc jest bardzo lekkie. Dla porównania jakaś tam frezarka, ta, którą ja mam akurat, to ona waży 4,5 kg. Więc jest ponad 4 razy cięższa. Moment, pestki. Tu się zapomnę. Połknę te pestki, później mi drzewo wyrośnie w brzuchu. I... O, ciekawe, tak by mi to drzewo wyrosło i miałbym w czym rzeźbić. Dobra. A więc około 1 kg waga. Przystawka z Dremelem. Trochę słońce świeci. Za chwilę zrobię zbliżenie. Więc 1 kg. I to jest, jeśli chodzi o wagę, to ja bym powiedział, że tu jest wadą. Że to jest takie lekkie. Oczywiście to nie jest wadą techniczną tego urządzenia i przystawki, tylko to jest wadą, może być wadą użytkową. Ponieważ o ile przy frezarce takiej, która waży te 4 kg, 5 kg,
podczas frezowania ta większa waga działa na korzyść, ponieważ łatwiej jest panować nad maszyną. Frez ma wysokie obroty, też zależnie od głębokości, jaką się frezuje, no i szybkości posuwu, cięższa waga sprawia, że jest łatwiej powstrzymać maszynę przed niekontrolowanym zjazdem frezem w bok, czy też kopnięciem, odskokiem frezarki, no bo to waży 5 kg plus siła rąk i można spokojnie tym jeździć. Przy tak lekkim urządzeniu trzeba włożyć więcej siły i czego? I skupienia na tą kontrolę, ponieważ to jest lekkie i to się tak wydaje, że można sobie spokojnie jeździć, no bo jest lekkie. Tak swobodnie można przesuwać to po materiale, ale w momencie, gdy, tak właśnie już wspomniałem, trafi się tam mniejsza gęstość materiału, to frez automatycznie on będzie uciekał tam, gdzie jest to, ta mniejsza gęstość. Jeśli nie będziemy trzymali tego solidnie i mocno, to momentalnie frez ucieknie z linii, po której jechaliśmy. I tak samo w przypadku kopnięcia czy odbicia. Trzeba mocno trzymać, bo tak samo frez podczas kopnięcia przy frezarce 5-kilowej, no to on tak troszkę może odskoczyć na bok, ale niekoniecznie, no bo jednak 5 kg wrzucić to by musiała być duża siła, duże skrawanie. Tutaj natomiast, że jest to 1 kg, to kopnięcie może naprawdę odrzucić. W sensie nie odrzucić, że wyleci frezarka, tylko w wąskiej ścieżce frezowania może to spowodować, że z jednego boku frez odskoczy w drugi bok, no i powstanie wtedy wyrwa w frezowaniu. Więc to trzeba mieć na uwadze, że to jest lekkie i trzeba z tym uważać. Teraz zaleta przestopa z przeźroczystego plastiku. No to widzicie, że to jest przeźroczyste. I to jest zaletą z tego względu, że frezując projekty, powiedzmy tak, ja lubię te projekty bardzo skomplikowane, gdzie jest dużo detali małych. I przeźroczysta stopa pozwala jakby wyprzedzać frezowanie wzrokiem. Czyli jadę po detalu, widzę w tym okręgu, otworze, co aktualnie frezuję, ale jednocześnie mogę spojrzeć okiem przez stopę, jak za chwilę ułoży mi się tam projekt i wtedy decyduję, czy dalej przemieszczam się frezarką przy danej linii projektu, czy jednak korzystniej będzie, jeśli w danym momencie odbiję od tej linii projektu, pójdę trochę w bok i wtedy po łuku wyfrezuję ponownie przy linii. I tego typu sytuacje wynikają na przykład z ułożenia projektu względem układu słoi, gdzie nieraz właśnie korzystniej jest jakby nadrobić drogi, ale pójść zgodnie z układem słoi, czy zgodnie z obrotem frezu, czyli prawe obroty ma frez. Zależnie od układu projektu, czasem lepiej jest iść przy projekcie, a czasem jakby od drugiej strony zajść i pociągnąć z powrotem. Więc przeźroczysta stopa jest sporym atutem. No, w większości frezarek są to stopy albo z odlewu aluminiowego, albo z plastiku czarnego i tam nic nie widać. Jeśli jeszcze dojdą troty z frezowania i brak odciągu, to co chwilę trzeba podnosić, dmuchnąć i no bo nic nie widać, a tutaj to jest bardzo fajne. Dalej, no to sama stopa, przystawka
To już może zrobię zbliżenie, żebyście to zobaczyli. Ok, czyli tak. Jest, jak już wspomniałem, stopa przystawki. O, teraz pani widać, że jest przeźroczysta. Widać, co pod nią się znajduje. Dalej są sprężyny. I no jak w każdej frezarce można opuszczać, podnosić. Tutaj znajduje się blokada. Zjazd w dół, zablokowanie, ustawienie głębokości. Tutaj znajduje się skala obniżenia. I jeszcze jest z tej strony, można ustawić sobie, są dwie takie nakrętki. I można ustawić sobie dwie głębokości frezowania. Jednocześnie tutaj jest, to jest jakby gwint. A tutaj można zluzować, swobodnie przesuwać i ustawić sobie głębokości, później zjechać. Tutaj się blokuje i no i w sumie chyba tyle. I tak naprawdę, no ja to tak mówię może nieco powierzchownie, ale jeśli mam być szczery, miałem kilka frezarek i w żadnej nie korzystałem ani z tego pomocnika ustawienia głębokości, ani z tej skali. No bo tak naprawdę, no może to wynikać z tego, do czego ja używam frezarki. I po prostu ja to bardziej tak na oko. Oczywiście nie całkowicie na oko, bo sprawdzam tą głębokość frezu, ale jakoś te gadżety pomocnicze, bo dla kogoś mogą to być bardzo pomocnicze funkcje, ta skala i to ustawianie dwóch głębokości, ale dla mnie mogłoby to nie istnieć. Co dalej? Aha, co do samej przystawki jeszcze, no to oczywiście jest tutaj są tutaj te pręty, dwa i kolejna przystawka do frezowania równoległego przy krawędzi. Jest też cyrkiel. To jest chyba jako cyrkiel, tak. Tu jest gwóźdź, czy gwóźdź. Znacznik. Więc powiedzmy, jest to frezarka, tylko brakuje silnika. Brakuje silnika i teraz właśnie montaż silnika. W tym przypadku jest silnikiem Dremel. Poprzez włożenie, tak, chyba tak. Ok, mam osadzony Dremel. Tu jest ważne, tu jest takie okienko w tej przystawce. I tutaj jest właśnie to okienko na blokadę wrzeciona. Teraz jeszcze dokręcę. Tutaj jest taka nakrętka plastikowa. Dobra. I frezarka gotowa. Frezarka gotowa. Trochę muszę kamerę podnieść. Dobra. Więc tak to wygląda. Kamerę się włączę. I no jak już wcześniej powiedziałem, teraz można albo po prostu ustawić sobie głębokość frezowania. A, z tej strony. Ustawić sobie głębokość frezowania tak jak chcemy. Blokada.
No ja robię to w ten sposób zazwyczaj, że ustawiam kątownik i kątownikiem sprawdzam. I teraz mam 12 mm. I wiem, że tyle jest, niezależnie od tego, jak głęboko osadzę frez we wrzecionie, jak tutaj to opuszczę. Kątownikiem sprawdzam, wiem, jaka jest głębokość. Więc według mnie jest to szybszy sposób. No. I co więcej? Chyba tyle. Co do samej przystawki. No i teraz Wam pokażę, jak to działa. Że może... No właśnie, pokażę Wam. Zmieniam frez. Blokuję wrzeciono. Wymontowany i może założę frez V. Ok. Dobra. I tutaj jeszcze powiem tak. Chodzi o samą pracę z frezarką, czy właśnie z taką przystawką frezarską. W tym przypadku frezy są oczywiście małe i średnica tego trzpienia frezu ona wynosi chyba 3,2 mm. Tak, 3,2, więc jest to mało. I trzeba mieć to na uwadze w momencie frezowania, ponieważ jeśli się ustawi zbyt dużą głębokość zbioru na raz i zbyt szybko będzie się przesuwało maszyną w materiale, no to momentalnie frez ulegnie zniszczeniu poprzez złamanie. Ale to samo się tyczy zwykłych frezarek, więc po prostu trzeba mieć to na uwadze. Kolejna kwestia. Ustawianie obrotów maszyny. Ja to robię też tak samo jak z ustawianiem głębokości frezowania, tak samo z prędkością obrotów. Od zawsze robiłem to na słuch. Tak w frezarce zwykłej, jak i w Dremelu, że raz słysząc maszynę, na jakich obrotach pracuję, i później przy pracy już w drewnie. Też na słuch, czy silnik się męczy, czy też obroty są za wysokie do tego, co robię. Wtedy już może zacząć palić materiał, albo źle skrawać, czyli strzępić. No ale to też tutaj ma znaczenie, czy frezujemy zgodnie z układem słoi, czy pod słoje. To jest bardzo dużo kwestii, od których zależy jakość frezowania, ale dobra, mam frez V, to może odłożę, żeby mi nie przeszkadzało, jakieś drewno, frezarka, a to może najpierw coś tutaj narysuję, co by wyfrezować, dobra, powiedzmy, że kwiatek. Czyli będzie tak, będzie wysepka, to palma, nie kwiatek, będzie drzewo, a coś tam liść nie wyszedł. No. Dobra, jest palma, tu jeszcze jakaś trawa rośnie obok palmy. I co dalej? Dalej maska. Aha, teraz zakładam maskę, więc spróbuję się powstrzymać od mówienia, ale jakbyście słyszeli jakiś bełkot, to znaczy, że próbowałem mówić, no ale mam maskę. Okej.
Maska, okulary. Tak. No i teraz sobie ustawiam głębokość, patrząc na krawędź materiału. No, powiedzmy, że tak. OK. I teraz włączę. Dobra, i kolejna zaleta takiego rozwiązania, czyli przystawka i Dremel, znacznie mniej to hałasuje niż ta wielka frezarka. No ale dobra. Tak. Co mi tu trzeba? Aha. I po takim frezowaniu, gdzie... gdzie dałem frez dość głęboko, ten frez V, no to wiadomo, że narożniki są zaokrąglone. I teraz spróbuję podnieść frez do góry i wyprowadzić te końce frezowania, żeby one były bardziej, chociaż trochę do szpica. Thank you.
palma gotowa. No i widzieliście, jak to wygląda. No myślę, że fajnie widać, cień się pokazuje. Więc przy tego typu pracy płytki zbiór Fresh V można sobie pozwolić na, oczywiście w miarę rozsądku i umiejętności, na to, co ja zrobiłem, czyli takie pulsacyjne, szybkie kształtowanie krawędzi, boków, dodawanie całości charakteru. No bo na początku to było po prostu takie, po prostu coś wyfrezowane, a teraz jest to poszarpane. Coś widać, że niby liście, niby palma. Tutaj gdzieś tam pirat był, ale się utopił i go nie widać. Więc no, dobra, to jest palma. Tu może inny frez, to już V. Czyli ponownie blokada wrzeciona. Gdzie jest kluczyk? Jaki by tu frez wybrać teraz? Niech będzie prosty. Jeszcze taki. Dobra. To jest frez do zaokrąglania krawędzi. Tu jest oczywiście mały. I on posiada może nie tyle łożysko, co zakończenie, które umożliwia prowadzenie freza przy krawędzi. Czyli działa to jak łożysko, ale nie jest to łożyskiem. Ponownie maska. Przejadę. Zrobię zaokrąglenie z uskokiem. Dobra, jest. Właśnie, no powiedzmy, żeby przypadkowo udało mi się Wam pokazać, czy też mogliście zobaczyć to, o czym mówiłem na początku filmu, czyli frezowanie w poprzek słoi idealnie udało się poprowadzić z wykorzystaniem tej
przykładnicy bocznej. Natomiast frezowanie wzdłuż słoi już widać, że są poszarpania i skoki. I to było spowodowane raz, że materiał miałem przetrzymany jednym ściskiem. To z kolei spowodowało, że nie mogłem siłowo kontrować frezarki, no bo jeśli używałbym siły, to bym przesuwał materiał razem z frezowaniem, więc nie używałem dużo siły i dlatego właśnie w fresce było widać, były momenty skoków na boki, szarpania, no bo odbijał się od materiału, więc... No więc na to trzeba uważać, no ale przystawka ta boczna działa. Aha, no za chwilę wykręcę. Co? Aha, dobra. Ja jeszcze pokażę. Żeby było widać te frezowania. Widoczne. I to. No, trochę jeszcze śmieci jest. No i jakieś podsumowanie na koniec. No widzieliście na filmie, jak to wygląda, praca tym sprzętem. Tutaj frezowałem, to jest klejonka z drewna bukowego, a więc drewno gęste i dość twarde. A nic mi nie przywaliło, ale jak już wspominałem na początku, na jakość frezowania ma wpływ kilka czynników, takie jak jakość frezu, ostrość tego frezu, dobór odpowiednich obrotów, szybkość, odpowiednia szybkość przesuwu frezu w materiale. Jeśli wszystko to się zgra w jedną całość, no to wtedy nie będzie paliło drewna. I co więcej, ktoś może będzie się zastanawiał, czy tego typu rozwiązanie, czyli drewno z przystawką frezarską, czy to może zastąpić zwykłą, standardową frezarkę górnowrecionową. I tutaj nie mogę powiedzieć, że tak, ponieważ jeśli ktoś będzie chciał wykonywać małe projekty, powiedzmy takie jak to, czy troszkę większe, gdzie jest dużo małych detali, no to wtedy to rozwiązanie się sprawdzi. Ale jeśli projekty będą już większe, gdzie ilość tego frezowanego materiału, gdzie jest dużo frezowanego materiału, no to wtedy lepiej jest mieć tą dużą frezarkę, zwykłą, choćby ze względu na frezy. Te frezy mają trzpień grub średnicy 3,2 mm i nie ma możliwości zamocowania ich w tej zwykłej frezarce. A nawet jeśli miałbym taki koszyczek do tej zwykłej frezarki, że taki trzpień by mnie nie chwyciło, no to ich długość po osadzeniu ten koszyczek wewrzeciono sprawiłaby, że one nie wyszłyby nawet poza stopę frezarki, bo ta stopa w tej zwykłej frezarce jest chyba 2 albo 2,5 raza grubsza od tej stopy, więc frez by nie sięgnął poza stopę. No a tutaj to jest tak wszystko zgrane, że pasuje, więc no do tego trzeba podejść zdroworozsądkowo. Na pewno to rozwiązanie jest super uzupełnieniem dla zwykłej frezarki, ponieważ poszerza zakres działań frezarskich o działania z użyciem bardzo małych frezów, które pozwalają wykonywać bardzo małe detale, więc jest to super uzupełnienie do zwykłej frezarki.
I no, tu zapomniałem zasłonić. Tu jest kotara, roleta na tych drzwiach, ale i tak widzę, że bije tym światłem. To na przyszłość będę pamiętał. No i w tym filmie to wszystko. No i jeśli jakieś pytanie macie, no to w komentarzach piszcie. Aha, to jest jeszcze Dremel 4000. No a przystawka. Przystawka jest osobnym podzespołem. I tak samo jeszcze a propos tej przystawki do frezowania równoległego do boku. Ja z tego nie korzystam. Tak samo w tej zwykłej frezarce z tego nie korzystałem chyba nigdy. Może kiedyś z ciekawości, ale większość frezowania, jakie wykonuję, to jest właśnie tego typu, jak tutaj pokazałem. Czyli mam projekt i kontrolując frezarkę, frezuję według projektu, więc to, co mi jest potrzebne, to ostry frez, dobre obroty i stopa. Jak w tym przypadku ta przeźroczysta stopa jest po prostu rewelacyjna. Właśnie zastanawiam się, dlaczego w tych zwykłych frezarkach nie dają takich przeźroczystych stóp. Czy na pewno tutaj to warunkują stabilnością stopy, no bo tam to jest cięższa frezarka, to musi być ta stopa bardziej sztywna, twarda. Ale kurczę, mogliby. Z hartowanego szkła, z czegokolwiek innego. Tutaj się da, przeźroczysta. Dobra. To, a tak się właśnie zastanawiam, czy przypadkowo zrobili przeźroczystą, czy ktoś właśnie wpadł na pomysł i powiedział: ej, słuchajcie, zróbmy przeźroczystą, bo jak sobie w garażu frezuję, to nie widzę projektu wokół frezowania. To zróbmy przeźroczystą, zobaczymy, czy to działa. No i zrobili. I działa. Może. Dobra, to wszystko. Do zobaczenia w kolejnym filmie. No i też dajcie znać w komentarzach, czy tego typu filmy Was też ciekawią. Czyli te tematy poboczne. Odrzeźbienia. Dobra. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej.